Witamy wszystkie hodowczynie i hodowców. Dzisiaj jest 9 lot Neurupin 3, 500 km ponad. Pogoda jest, tak jak widać, u nas dosyć duże słoneczko. Temperatura jest około 26 stopni. Tam po drodze były takie zmienne warunki, troszeczkę z wiaterkiem, bocznym wiaterkiem, delikatnym, także gołąbki były wypuszczone 6:10. Za nami prawdopodobnie Bielsko-Biała puściło 6:30, około 40 tysięcy gołębi. My złożyliśmy gołąbków 59. Zobaczymy, jak gołąbki przylecą. Na punkcie wkładań mieliśmy kontrol z oddziału wiceprezesa do spraw lotowych, Gruba Robert. Osobiście nam przyjmował gołąbki. No i Kurek Roman, sekretarz oddziału myszków. Także zobaczymy, jak gołąbki się sprawdzą. I oczekujemy na pierwszego gołąbka. No i doczekaliśmy się pierwszego gołąbka. Wszedł już? Roczny gołąbek 627. To jest godzina 13:02, tak? Na zegarze, bo tutaj mam 13:01, no to tutaj telefon mi troszeczkę idzie źle, bo 13:02. Na razie tutaj z tego, co koledzy SMS-y wysłali, no to jest czas dobry. A to ptaszek. Pojawił się drugi gołąbek. No. Jakiś chyba dobry gołąbek, ale 64, tak? To bardzo dobry gołąbek. To jest SKM-ka? Chyba SKM-ka, nie? Pojawił się trzeci gołąbek. Dół czy góra? Trzeci gołąbek. O, no to dobry roczniak, no to. Ostatnio był też w czołówce, był piąty, nie? Także dwa roczniaki już zrobiły konkurs, także z drugiego miejsca wychodzimy na pierwsze. Konkurent nie włożył ani innego roczniaka, także automatycznie przegrał. Idzie czwarty gołąbek, ładnie się składa, szymelka. 50 to jest 254. Nietypowana, ale są cztery gołąbki. No i ten 42 tam ma już pan Kadek. Dwa są, to jest 6. Zbyszek jeszcze miał 2 i Waldek jednego. Na pewno idą 3. Idą 3? 3. No to jest, słuchaj, 6 i 3, i 3 idą, ale chyba nasze. No jeden się na pewno składa. Co? Wszystkie 3 nie wiadomo, czy są nasze. Nie, ale jeden schodzi. Jeden schodzi. Jeden schodzi na pewno. No, trzy szły bardzo wysoko, no nie? Tak, a dwa schodzą do nas. A jeden poszedł na myszków. To jest, ile? To jest 8 będzie, wiesz? 340
Kogo? Ma 25 pol. No to tak. Dwa, na trzy pierwsze to dwa roczniaki były. Ty znasz? Nie. No na razie. 440 to było. 340? No. No wołaj do mnie. Co? Znasza? Nie, to jest na pewno. Nie znasza. A nie znasza. Następny gąbek. Co to tam? Jest następny. Co? No to bardzo dobra samiczka. Jest połowa. Kurczę, miałem ją typować chyba. Stara połowa? Samczyk, a to 93, tak? Trzy. Jest dziesiąty gołąbek. Także nie jest źle. Tam koledzy, co główny konkurent miał 5 gołąbków, no to w podliczeniu czasu mamy 10, bo mamy 8 minut gdzieś dalej. Trzy seryjne są na pewno. To dziesiątka jest, tak? Jedenasty gołąbek, ważne, że pierwszego wygrałem. Do widzenia. Jaki stylu. O ułamki sekund, nie? Roczny. Następny roczny? Tak, o, to już wyjdziemy na pierwsze miejsce zdecydowanie. Bo pan Tadek. Nie mam typowane? Trzy, tak? Trzy na pewno, no. Kurde, pół. Tak, jest następny gołąbek, to już jest Jakub? 14. Także Michał Jaworek dzwoni, ma jednego. 13 po, my mamy teraz 14. Na wkładaniu była kontrol po prostu pan wiceprezes Pawlotowych. Tutaj dzisiaj na przylocie mamy kolegę Jakuba z oddziału myszków. Kolega Jakub jeszcze nie wie, co trzyma gołąbka, nastawił komputer. Dzisiaj dopinguje tutaj nas. Także jak tam, Jakub, uważasz, tam będzie dzisiaj dyplomik? Na pewno. Tam... No, dzisiaj taki będzie dla ciebie niespodzianką, nie? Teraz przyleciały dwa gołąbki na raz. Eski mamy cztery, brakuje jeszcze jednego. Ale kurczę, zawsze już idzie następny. Jakby był pazurek, to już by był, ale pazurek nie poszedł, jaskółeczka nie poszła. 14 gąbków to nazwą najlepszy nie poszło, bo chcemy poprawić kategorię A. Także taktyka była inna. Okazał się lot nie taki ciężki, jak mógłby być. To ile mamy? 17 gołąbków. Jest następny gołąbek. Zobaczmy, jak się tam przyda.